Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Kuchnia z Chin, typowa lokalna kuchnia z Suzhou. Tutaj ciekawy rosołek, to jest rosołek z połowy kurczaka imbirowy. Czyli najpierw wygotowują jak gdyby taki sok imbirowy, jak gdyby właśnie w tych garczkach tam mają właśnie przygotowane i to standardowo one są tam wstawiane na 1,5 godziny czy coś w tym rodzaju, w zależności od mięsa. A w tym wypadku kurczak był 75 minut. Połówka z kurczaka posiekana w kawałeczki, ale wcześniej to wszystko jest zalewane taką zalewą z imbiru, kompotem z imbiru, czy tam Chińczycy nazywają to zupą z imbiru, lekko soloną, a z drobną ilością cebulki takiej wąskiej, naciowej, jak szczypiorek. Piękny, stylizowany dzbanek na herbatę, ślicznie to wygląda z tą niebieską porcelaną, imitacją porcelany, nawiązującą do tradycyjnej kuchni chińskiej i tradycyjnego stylu picia herbaty. W środku znajduje się miks paru herbat. Wracając do naszego kurczaka, pokrojony jest on na kawałeczki. Zresztą widzicie tutaj te oczka rosołu, oczka tłuszczu, pięknie pływają, to ślicznie wygląda. Widać, że to jest jakościowo dobrze rosół zrobiony. Robione są one w tych kociołkach na spokojnym, małym ogniu, także one sobie powolutku to dochodzą, są zalewane właśnie tą gorącym wywarem imbirowym. Do tego jeszcze w środku są pocięte kawałki jak gdyby takiego pora, ale to nie jest por, on inaczej smakuje, on smakuje wytrawnie. No, do pijania używam japońskiego napoju Pokhari Sweat. To jest miks tak jak gdyby lychee, troszeczkę soli, troszeczkę cukru. To jest napój. Dzisiaj byłem na siłowni, więc musiałem wyrównać elektrolity, dlatego stąd też dużo napojów piję. Jak zwykle zamawiam potrawy bez MSG, bez MSG z kurczaka, jak i również MSG z seafood, natomiast i bez soli. Tam troszeczkę soli na pewno gdzieś się znajdzie, jak oni to przygotowują. Jak widzicie, są pożywne kawałki, wkrojone są również korzenie lukrecji. Korzenie lukrecji w zimie to jest podstawa. Tutaj wchodzi dodatkowy, wjeżdża dodatkowy, pani przygotowuje kociołek. To się nazywa, to jest fasolka biendą. To jest taka bardzo, bardzo szeroka fasolka, krojona pod kątem w takie drobne julien. Jest to wysmażane na oleju, w tym wypadku sezamowym, z kawałkami takich fajnych grzybków, takich podłużnych grzybków rosnących po lasach. To na pewno teraz z farmy to biorą. Lekka, pomarańczowa, ostra, ale nie bardzo ostra papryczka. Kawałki imbiru oczywiście i pokruszony czosnek. W chińskiej kuchni nie sieka się czosnku do gotowania, raczej się go miażdży. Także widzicie, tutaj jest duża ilość korzeni. Tradycyjnie oczywiście na zimę lukrecja. Lukrecja pomaga w odciąganiu nadmiaru wilgoci z okolicy płuc, z okolicy dróg oddechowych, wspomaga walczenie z wszelkiego rodzaju przeziębieniami, katarami, tego typu rzeczami. Na pewno jest super składnikiem w tych potrawach, dodaje lekkiej, naturalnej słodkości. W okresie zimowym wycofują duży, tak, ten ciemny cukier. Ten ciemny cukier już tak nie dominuje. Także więc tutaj widzicie właśnie ferię kolorów, barwę i gamę ślicznych kolorów, które upiększają właśnie ten groszek. Kiedyś wstawię zdjęcie albo na Twitterze, albo kiedyś wam pokażę, zrobię oddzielny film na temat warzyw, albo w którymś sprawozdaniu z warzywniaka, jak już będę pokazywał zimowe warzywa, to wam pokażę właśnie ten groszek. Uwielbiam go, po prostu go uwielbiam. Uwielbiam wszelkiego rodzaju tego typu fasolki, groszki strączkowe, zielone. Tutaj ryż, ryż zasmażany z drobniutkimi kawałeczkami wołowiny posiekanymi drobno, ze szczypiorkiem, z jajkiem oraz ciekawostka z drobno pokrojonymi takimi małżami ze słodkiej wody. Małżami czy? No coś takiego. One są duże. W moim akwarium widzieliście takie duże muszle, właśnie stąd są wkrajane. One dodają tego naturalnego smaku. W wielu restauracjach dodają sos małżowy. Tutaj w tym wypadku akurat są one takie drobniutkie kawałeczki, plus lokalne krewetki, białe takie kawałeczki, widzicie. O, właśnie to okrągłe to są krewetki. To jest specjalny ryż. Akurat są żniwa i lokalny ryż już jest dostępny. Także możecie zauważyć, że ten ryż jest troszeczkę inny. On jest taki złocisty, to lekko perłowy.
i ma troszeczkę dłuższe niż standardowy ryż, taki podawany biały, troszeczkę dłuższe te ziarenka. Smakuje wyśmienicie, wybornie, jest gotowany jak gdyby na sypko. Najbliżej, co mógłbym znaleźć porównywalnego do tego, to może byłoby włoskie risotto, chociaż nie, włoskie risotto jest takie zupowate, także więc zawiesiste, gęste, więc to nie będzie risotto, po prostu to jest taka śliczna potrawa. Fantastycznie kombinuje się wizualnie, kolorystycznie z tym groszkiem strączkowym. Groszek strączkowy jest bardzo lekki, jest lekko dotknięty gorącem, także widzicie, ten kociołek podtrzymuje temperaturę, ale nie przegrzewa go. Zwróćcie uwagę na mój kunszt nabierania pałeczkami. Tyle lat to już potrafię nabierać pałeczkami fantastycznie. Powiem, że przyznam, że nabieram pałeczkami nawet więcej niż lokalsi. Uwielbiam tego typu ryż, gdyż jest bardzo pachnący. A, ciekawostka, używają wody jaśminowej do gotowania tego ryżu. Także no, tutaj ciekawostki na jesień. Widzicie, a tu lokal nabierał, jak mało nabierała ryżu, a jak ja dużo nabieram, widzicie, to jest ekspert. Na jesień i zimę zaczynają dodawać do wszystkich potraw wywarów owocowo, kwiatowo i wszelkiego rodzaju, jakby to powiedzieć, ziołowych, które urozmaicają, upiększają barwę smakową i jak gdyby łagodzą i te ostre niektóre kontury smakowe niektórych ostrych przypraw. Także na palecie smakowej, na podniebieniu nie ma takiej nagłego wystrzału i wybuchu smaków i one są bardzo delikatnie skomponowane przez to, że nie są wysmażane na gorącym tłuszczu od ręki, tylko są tak powolutku, sobie widzicie, dochodzą. One są gdzieś tam zaczęte w kuchni i tutaj na tym kociołku sobie powolutku dochodzą do tej właściwej temperatury stopnia ugotowania się. Ja dodałem osobiście troszeczkę sosu sojowego japońskiego, który ważę ze sobą. Nie jest tak słony, ale jest bardzo smaczny i jest wyrazisty, jeśli chodzi o głębie tego smaku sfermentowanego grochu. No bo sos sojowy robi się ze sfermentowanej soi, fermentowanej długo, w specjalnych takich kadziach. Zwróćcie uwagę, ten ryż jest podawany w takim kamionkowej miseczce, która utrzymuje temperaturę bardzo długo. Powiem wam, że siedzieliśmy ponad godzinę i to było wciąż gorące. Lekko sparzyłem się, próbując wziąć to do ręki, żeby podać koleżance. Także utrzymuje fantastycznie temperaturę. Bez dodatkowego podgrzewania, te kamiony są utrzymane w takich specjalnych podgrzewaczach, jak gdyby piecach i myślę, że to jest fantastyczna sprawa, szczególnie w chłodne popołudnia, czy chłodne wieczory, czy w chłodne dni, żeby utrzymywać temperaturę naszych potraw. Także muszę przyznać, że zarówno kompozycja kolorystyczna, smakowa, jak i temperatury trafione są w dziesiątkę. Podkreślam, to jest lokalna kuchnia Suzhou, także wszystko to, co rośnie tutaj na miejscu, to widzicie. Tutaj przykład pierożków. Również to są lokalne pierożki. Te pierożki są robione nie na wodzie, a na parze. Oczywiście zamaszyście je, maczam w ostrym sosie, jak i również w occie. Uwaga, w ostrym sosie z papryczkami oraz ocet. Tak tutaj się właśnie jada te pierożki. Pierożki są fantastycznie wymieszaną, taką jak gdyby fuzją, farszem, zrobione z mięsem z kaczki oraz z taką dużą ilością selera. A tutaj pół kaczki z pieca. Ja uwielbiam kaczki, wszelkiego rodzaju kaczki i muszę przyznać, że jeśli jest tylko szansa, oczywiście to na jesień, na zimę, bo to w lecie nie da zjeść takiej kaczki, bo ona jest za bardzo za kaloryczna, ale te kaczki są cudowne, mają takie specjalne piece gliniane, wypalają, jak kiedyś wam pokażę, wypalają te piece w środku tym gorącym drewnem, czy tym drewnem, węglem drewnym, a następnie wkładają te kaczki i te piece mają właśnie w środku takie jak gdyby sprężyny termiczne, które utrzymują stałą temperaturę, ale smak jest jak z pieca. Chodzi oczywiście o komercyjną szybkość, jak i również wydolność i wydajność tych piece, ale zachowują ten smak i aromat. Kaczka jest cudowna. Co najważniejsze w tej kaczce, nie tyle to jest mięso, zwróćcie uwagę, malutkie kawałeczki pokrojone są, które są tak jak gdyby polane tym au jus. Co najważniejsze mięso, co jest ta skóra. Skóra w tradycji chińskiej z takiej kaczki jest porównywana często do pierwszego pocałunku, czyli jest taka miękka jak usta kochanków,
lekko z wierzchu twardawa, spowodowana stresem, a natomiast w środku jest mięciutka i nasączona takim miąższem. Wielu poetów chińskich właśnie porównywało skórę skaczki do pierwszego pocałunku czy pocałunku. Stąd też ma dodatkowe specjalne znaczenie właśnie skóra skaczki. Zadziwiające jest właśnie to, że Chińczycy uważają, ja zwykle uważam, że w kaczce mięso jest najfajniejsze, ale oni uważają, że właśnie skóra. No i tak z biegiem czasu, dostosowując się do rytmu życia i bicia serca w Suzhou, no nauczyłem się odbierać kompozycje smakowe troszeczkę z innego profilu, jak i również uczyć się odbierania pewnych części dań w inny sposób, niż my to odbieramy, czy to w Europie, czy w Ameryce. Stąd też dodatkowe chyba doznanie jest to, że nie tylko się zdobywa i doświadczenie, ale również zaczyna się smakować i czuć potrawy, jak gdyby z innej płaszczyzny. I to jest właśnie bardzo urocze, pełne romantyzmu i poezji właśnie kuchnia, nie tylko w Suzhou, ale podejrzewam, że w całej Chinach, chociaż muszę przyznać, że kuchnia w Suzhou i kuchnia w Zhejiang, Hangzhou, to są chyba dwie najlepsze, najwspanialsze kuchnie w całych Chinach. A to jest oczywiście moje subiektywne. Tutaj wam pokażę przykład właśnie, jak wygląda taka skórka ładnie oddzielona od mięsa i to jest właśnie rarytas w kuchni chińskiej. I w wiekach byłem na paru kolacjach, gdzie podana kaczka została praktycznie pusta, znaczy przepraszam, nie tknięta na stole, natomiast ogołocona totalnie z tej soczystej, pięknej, miękkiej skóry, która właśnie ma takie poetyczne znaczenie. Lubię tą skórę, bo ona jest właśnie nasiąknięta tym dymem, tym drewnem, tym gorącym, tym tłuszczem podczas w tym piecu. I czasami jak jestem na wsiach, gdzieś to sobie kupuję właśnie taką jedną całą kaczkę porąbaną na kawałki i zamiast zatrzymywać się w restauracji, to po prostu sobie usiądę gdzieś pod klombem, na klombie i sobie zjem normalnie tak z opakowania, z pudełka, czy to z torebki, to jak oni to serwują. Pierogi. Staram się unikać produktów mącznych, no ale te pierożki są po prostu cudowne, tym bardziej, że jest to mięso z kaczki. Lekko słodkawe i też bardzo wytrawne przez to, że tutaj jest właśnie ten seler. Tylko to nie jest gruby seler europejski, tylko jest taki cieniusieńki seler. O tu właśnie widzicie przekrój. I tak prawdę mówiąc, tego mięsa to tam jest tylko dodane w tym farszu dla zaintonowania smaku. Natomiast większość tego smaku jednak przejmują warzywa. Także myślę, że wam się będzie to podobało i zagoni was do lodówki. Tyle na tyle. Kuchnia z Chin. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Do usłyszenia.